miesiącu postanowiłam połączyć Bookhaul z Wrapupem. Dlaczego? Ponieważ wszystkie książki, które przeczytałam, chociaż było ich trochę, zostało w Szczecinie, bo pomyślałam sobie, że całej biblioteczki nie będę wiozła. A książki, które kupiłam, nie było też ich znowu aż tylu, żeby zrobić osobny film. Dlatego połączyłam, skompresowałam i mam nadzieję, że jakoś to będzie. To cóż, zapraszam do oglądania. Zacznę od książek przeczytanej w listopadzie. Pierwszą tą książką było To skomplikowane Julie Jesse Park ONG Book. Powiem wam tak, że spodziewałam się, nie wiem, naiwnej, lekkiej młodzieżówki, romansu, obyczajówki, czegoś takiego, nie wiem, no na raz, spokojnego, miłego, po prostu żeby się rozluźnić. Wzięłam tą książkę do pociągu, mówię, a przeczytam pewnie na dwa razy i już. A się pomyliłam, ale nie na gorzej, właśnie miło się zaskoczyłam, bo ta książka okazała się bardzo wartościowa. Problemy tutaj takie psychiczne przedstawione w tej książce są naprawdę interesujące. Nie mogłam się oderwać i naprawdę bardzo mi się podobało i polecam wam tą książkę. Wiem, że wiele osób mówi, że okładka jest okropna i tak dalej. Też uważam, że bez tych kółek byłaby ładniejsza, ale nie jest tragiczna, a treść już zasługuje na przeczytanie. Później dokończyłam całą serię Schyłką. Tak, Kasację Remigiusza Mrozę już przeczytałam dawniej, chyba we wrześniu. I tak Zaginięcie czekało i czekało i czekało, a jak już w końcu przeczytałam Zaginięcie, to już tak nie mogłam się oderwać, że już chciałam mieć rewizję, a po rewizji już tak nie mogłam się oderwać, że już chciałam przeczytać Immunitet i przeczytałam w końcu wszystko. A teraz po tym Immunitecie to już w ogóle nie mogę się oderwać. Już bym chciała piąty tom. Na szczęście, pan Remigiusz Mróz jest tak cudownym człowiekiem i wydaje tyle książek, że już zapowiedział, że piąty tom będzie dosyć niedługo, naprawdę blisko, czas wydania już się zbliża. Wiem, że mówię nieskładnie, ale już się po prostu nie mogę doczekać. No, zakończenie Immunitetu to tak wbija w fotel, naprawdę. Kto jeszcze nie czytał serii Schyłką, musi koniecznie to nadrobić. Po takiej serii Schyłką i po tych kryminałach pomyślałam sobie, no to zrobimy przerwę od kryminałów, mimo że bardzo chciałam dalej cisnąć, i weźmiemy coś innego. No i wzięłam się za drugą część Kwiatu Paproci, tak się nazywa seria, czyli druga część Szeptuchy, czyli Noc Kupały Katarzyny Berenik i Miszczucha. I tu obleciałam. Jak ja uwielbiam tą serię, uwielbiam, uwielbiam. Może tak, pokażę wam pierwszą część. Drugiej części nie mam przy sobie, została w Szczecinie, to już mówiłam. Piękno, tak, piękno. Ta historia jest niesamowicie ciekawa. Mamy XXI wiek, ale nie wierzy się w Boga chrześcijańskiego, tylko w naszych pogańskich bożków słowiańskich. Jest to tak interesujące. Mieszko I nie przyjął chrztu i odzywają się do głównej bohaterki bogowie i ona musi coś zrobić i ona uczy się na tym szeptuchę. To jest cudowne, naprawdę. Już mówiłam o tej książce nie raz i nie dwa i nie trzy. Nawet macie recenzję. Zajrzyjcie, tam się wypowiadam trochę bardziej składnie. Co do drugiej części, no powiem wam wielkie jedne wow. To, jak rozwiązała się akcja z pierwszego w drugim, jest po prostu niesamowita. A jeszcze słyszałam, że ma być więcej części na każdą porę roku. Ponieważ tu mamy wiosnę, w drugiej części mamy lato, czyli później będziemy mieli jeszcze jesień i zimę i każde obrzędy słowiańskie na każdą porę roku. Cudowne, cudowne, cudowne. Myślę, że naprawdę warto przeczytać tą książkę i się przekonać, jak wygląda fantastyka religijna, ale z naszymi słowiańskimi bogami. Polecam serdecznie! Hej, to ja z przyszłości. Nie bądźcie źli, że ten filmik tak wygląda, jak wygląda, ale nagrywałam to podsumowanie jakiś czas temu i po pierwsze zapomniałam powiedzieć o jednej książce przeczytanej, a po drugie do
końca listopada przeczytałam jeszcze jedną książkę, dlatego chciałabym to dodać, żeby zamknąć poprawnie ten listopad. Ten kadr wygląda lepiej, nie wiem, jeszcze w tym mieszkaniu nie nagrywałam i nie mam swojego miejsca. Muszę gdzieś wymyślić. Po nocy kupały przeczytałam coś naprawdę niesamowitego i była to Kamfora Małgorzaty Łatki, wydawnictwa Czwarta Strona. Książkę wygrałam w konkursie na kanale Eweliny Mierzwińskiej. Naprawdę mnie wciągnął, naprawdę mnie zainteresował. Od pierwszej strony mi się podobał, od pierwszej strony się wciągnęłam, a powiem Wam, że nawet z mrozem tak miałam, że potrzebowałam dwóch rozdziałów, żeby się tak naprawdę wbić w powieść. Oczywiście ja wiedziałam, że ona będzie dobra. Dwa rozdziały były takie, których potrzebowałam, żeby rozkochać się znowu w Chyłce i Zordonie. A tutaj pierwsza strona, dosłownie pierwsza strona. Ja już byłam zaciekawiona i żądna wiedzy, co tam jest dalej. I powiem Wam, że historia jest naprawdę interesująca. Główna bohaterka zna się na mowie ciała, jest w tym ekspertką i za granicą w Stanach pomagała policji właśnie w rozwiązywaniu różnych spraw. Nie chcę Wam za dużo tutaj mówić o tej książce, bo nie chcę, żebyście sobie psuli zabawę, ale naprawdę powiem Wam, że jest piękna okładka i naprawdę wciągająca treść. Dwa w jednym. Polecam serdecznie. Kolejną książką, którą udało mi się przeczytać w listopadzie, naprawdę w tej chwili jest 2 grudzień i tą książkę skończyłam jakieś 3 dni temu, więc zaraz przed grudniem, więc o! I jest to Król Kruków Maggie Stiefwater, wydawnictwa Uroboros i powiem Wam, że naprawdę się zaskoczyłam. Na początku miałam takie małe zdziwko, że tak powiem. Ponieważ spodziewałam się świata typowo fantastycznego. Świata, w którym chodzą, nie wiem, trolle, czarownice po świecie, gdzie nie jest to nasz współczesny świat z domieszką magii, tylko właśnie świat magiczny. Okazało się właśnie na odwrót, że to jest świat współczesny z domieszką magii. I na początku miałam takie, nie tak to sobie wyobrażałam, ale po chwili sobie przeanalizowałam, że no dobra, ja sobie tak to wyobrażałam po opisie, po recenzjach i tak dalej, ale książka jest inna, trzeba na nowo odświeżyć się i zacząć czytać tak, jak ona tutaj jest. Słyszałam różne opinie, jedni ją zachwalają, inni mówią, że się nie zakochali, a nawet się zawiedli, a ja powiem Wam, że się zakochałam i też będę właśnie w gronie tych, którzy to zachwalają, ta książka. A jeszcze ostatnie słowo na zakończeniu było takie, że ja już po tej lekturze chciałam lecieć do księgarni i kupić kolejną część i przeczytać od razu. No ale niestety sesja się zbliża, trzeba porobić, nie czytam w tej chwili nic, ale naprawdę przy najbliższej okazji druga część będzie pierwsza w kolejce. W holu zrobię mały przewrót, ponieważ najpierw Wam pokażę książki, które już Wam pokazywałam, czyli z boksów. Pierwsza z tych książek jest Piąta Pora Roku, N.K. Jemisin i jak już mówiłam przy unboxingu mojego boksa, zapraszam serdecznie. Naprawdę zapowiada się na dobrą fantastykę z ciekawą akcją, z ciekawym światem i bohaterką. Bohaterka nie jest nastolatką, jest już kobietą, która ma dzieci i tych dzieci szuka. I ogólnie trwa wojna i jest tragedia i tak dalej. Nie czytałam, ale już się za nią chcę zabrać. Postanowiłam właśnie, że skoro zbliżają się święta, to te wszystkie zaległe książki na święta zostaną przeczytane. Przejdźmy dalej. Kolejna książka boksa. Strażnicy Veridianu Marianne Carley i to jest tą pierwszy straż. I tak jak mówiłam już przy unboxingu, widziałam tą książkę wcześniej w księgarni, właśnie na przycenie. Całe szczęście, że jej nie kupiłam, bo mnie zainteresowała. No i nie pamiętam dokładnie o czym to jest, ale to jest właśnie jakieś takie fantastyka z przenoszeniem czasu w czasie dla młodzieży bardziej. Ale wydaje się być naprawdę ciekawa. No i okładka jest taka średnia, ale zazwyczaj jakaś średnia okładka to jest bardzo ciekawa treść. No i kolejne książki już sobie zamówiłam w księgarni internetowej Znak. Oni prawie codziennie mają jakąś nową promocję i tak dalej. I te książki zamówiłam po 15 zł sztuka, a polowałam już, polowałam. No zastanawiałam się nad ich kupnem już naprawdę długo, więc mówię,
Nie ma co żałować. Pierwszą z tych książek jest Monika Lauren Olivier. Najnowsza książka autorki trylogii Delirium i powieści 7 razy dziś wydawnictwa marki Moonbeam. Jestem bardzo ciekawa, słyszałam różne opinie, ale chciałabym się sama przekonać. I to jest coś bardzo podobnego do Igrzysk Śmierci, bo też mamy takie igrzyska, tylko że zgłaszają się tam ochotnicy, nie wylosowane osoby. Po prostu dla pieniędzy i sławy oni się tam zgłaszają i nasza główna bohaterka nigdy nie pochwalała takich metod. Niektóre ją do tego ostatnie sytuacje w jej życiu przekonały do tego, żeby jednak spróbować. I tutaj się dzieją różne rzeczy, akcja, potworności i tak dalej. No, mnie zainteresowało i jestem bardzo ciekawa tej książki. A kolejną książką jest Tajemniczy ogień CJ Dougherty, Karina Rosberg. Czy jakoś tak? Przepraszam. I też od marki Moondrive. I to jest nowa książka autorki Wybranych. Wybranych tam nie czytałam za bardzo, ale słyszałam o tej powieści bardzo dużo dobrego, że jest naprawdę ciekawa i że jest nawet lepsza od Paniki. I to jest właśnie coś w tym stylu, że jest sobie jakiś chłopak, który jest przeklęty od zarania dziejów, jego rodzina jest przeklęta, że w jakimś tam wieku oni umierają i spala ich ogień, czy coś takiego, nie chcę się mylić, ale oni umierają. A dziewczyna, która żyje na drugim końcu świata, ma tajemną moc, właśnie chyba ten tajemny ogień, który jest w stanie go uratować. No i się dzieją różne tam przygody i tak dalej. No, też mnie zaciekawiło, tym bardziej okładka jest taka mroczna i w ogóle, więc tacy tygryski lubią nabrać. Oczywiście skoro przeczytałam, to także zakupiłam Nocku Pałecz. I tak samo Król Kruków zakupiony w przeczytaniu. Mam nadzieję, że film się podobał, mam nadzieję, że Bukol Wrap-up, takie połączenie też Wam się spodobało. Wypowiedzcie, jakie książki czytaliście, co chcielibyście przeczytać. Może właśnie czytaliście coś, czego ja jeszcze nie czytałam z tych książek. Powiedzcie mi swoją opinię albo polecicie mi coś nowego. Dzięki za oglądanie i bajka! Ale już się nie mogę czytać, po prostu... Nie mogę czytać. Ale... Polacy.